Witam was bardzo serdecznie w kolejnej części, drugiej już, zagrajmy w Painkiller. I tym razem przenieśmy się do kompleksu Atrium. I cóż, ładowanie tutaj idzie dość mozolnie, no ale nic na to nie poradzę. To jest, mówiłem, że nie będzie dość dużych lokacji. No, Atrium samo w sobie nie jest duże, ale ma bardzo dużo takich ozdobników. No jest to, znaczy to tak, to jest dość szeroka plansza, ale z całej tej szerokości przebierzemy do jakieś 50%, więc nie będzie się wydawać, żeby to było długie. No i rzecz jasna, nowa plansza to nowi przeciwnicy, ale nie myślę, że w każdej rundzie będą nowi, nie. Przeciwnicy bardzo często się powtarzają, głównie wtedy, kiedy tam po prostu pasują do tej scenerii. W pierwszym świecie mamy 4 normalne rundy i jedną z bossem, więc tutaj też trochę się będzie powtarzać tych przeciwników. No i kompleks Atrium to jest taki klasztor, coś, katedra, coś w tym rodzaju. I naszymi przeciwnikami tutaj będą mnisi z toporami. Mnisi? Tak, mnisi z toporami. Przeciwnicy bardzo łatwi, bo wolni, znaczy też potrafią biegać, ale na pewno są wolniejsi od tych szkieletów, z którymi przedtem walczyliśmy. Niektórzy z mnichów potrafią rzucać toporem i jedną wadą tego jest to, że jeśli rzucą toporem, to umierają. Tak jakby w tym toporze była ich siła życiowa. Może jest, nie wiem. Okej. Na razie ich jest tutaj stosunkowo mało, są bardzo powolni. O, ten już zaczął biegać, ten też. Dopiero chyba w trzecim levelu dopiero pojawi nam się jakiś przeciwnik, który potrafi strzelać i no to już będziemy zmuszeni do drastyczniejszych kroków, większej ostrożności i tym podobnych. No dobra. Tutaj będą się tworzyć czwórkami, z tego co wiem. Jeszcze chyba jedna czwórka się pojawi. No, tak jak myślałem. Jeszcze jedna czwórka. To jest chyba ostatnia, nie? Tak pamiętam z tego, że to właśnie ostatnia była. O, tam widzę już zbroję. Nie wyjaśniłem wam na czym polega zbroja, bo chyba to z każdego FPS-a wiadomo. Znaczy wiadomo, że jak się ma zbroję, to nie chodzi też o to, że życie nam nie będzie uciekać. Nie, wręcz przeciwnie, będzie nam uciekać życie. Ja jeszcze pójdę do góry, ponieważ tu są beczki i trochę boję się tam zejść, bo beczki mogą mnie od razu zniszczyć. Znaczy od razu mi zabrać dużo życia. A jednak lepiej wykorzystać ich moc na przeciwników. Dobra, jest tu ktoś jeszcze? Jest. Tu ogólnie, z tego co pamiętam, będzie 3 przeciwników, 3 różne rodzaje przeciwników. Ale jak wspomniałem, żaden z nich nie potrafi strzelać. Dobra, ale gdzie ja mam właściwie teraz iść? Tutaj mamy jakiś radar, co prawda, ale ja nigdy nie jestem w stanie nadążyć za tym, co on tam mi pokazuje. Okej, o Jezu. Prawie bym zginął. Gdyby tam jeszcze ktoś we mnie strzelił, to już w ogóle by było... Po ptakach. Okej, no, nowi przeciwnicy to kosiarze. I oni... No są o wiele silniejsi, potrafią się, znaczy tak względnie potrafią się unosić i poruszają się na tyle zwiewnie, że czasami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, znaczy zauważyć, że są za nami. Okej, tutaj kolejny kosiarz. Niektórych mnichów, jak wspomniałem, nie musimy zabijać, bo oni
sami poprzez rzut toporem się zabijają. Ale większość jednak będzie starała się nas zabić w klasyczny sposób. Okej, czy to już wszyscy? Nie wiem, bo nie słyszę muzyki. Jeżeli jest taka ostrometrowa muzyka w tle, to znaczy, że jeszcze są jacyś. Ale widzę, że ich jest tutaj jeszcze dosyć sporo. O, już się prawie zmieniłem w demona. Dobra, zmienię się w demona, ale widzę, że tu jest tylko jeden... A nie, tutaj jest jeszcze drugi przeciwnik. Ale ogólnie jest ich mało i chciałem to wykorzystać na... na moment, kiedy będzie ich troszeczkę więcej. Dobra, tu jeszcze będzie jeden. Oj, oj, oj. Cholera. To było ryzykowne i nieprzemyślane. Tych dwóch kosiarzy to chyba już ostatek przeciwników w tym terenie. Najpierw może weźmy jakieś strzelanie czy coś. Już widzę, że nam się kończy. A nie, jeszcze są jacyś mniejsi. Chyba tego załatwmy sobie z Painkillera. Painkiller jest o tyle dobry, że przeciwnik, którego nim nawalam, nie jest w stanie nic zrobić, nie jest w stanie wykonać żadnego ruchu. Tu chyba pojawią się nowi przeciwnicy, z tego co wiem. Tak, są nowi przeciwnicy, to są tacy jakby kapłani, którzy mają właśnie taki magiczny kostur. I ten kostur jest w stanie, znaczy moc tego kostura potrafi zrobić różne rzeczy w zależności od tego, jaki ma kolor. Na przykład ten niebieski nas spowalnia, a czerwony, z tego co wiem, zabiera nam życie. Okej, pozbierajmy sobie dusze poległych. No, najlepiej tych kapłanów właśnie zabijać na końcu, bo oni poprzez spowolnienie dopuszczają do nas jeszcze większą ilość przeciwników i potem trudno się z tym uporać. Jeżeli myślicie, że to jest duża ilość przeciwników, no to jeszcze nie widzieliście takich ogromnych branż, na których aż się od nich roi. Rzecz jasna, na razie mamy tylko dwie bronie, więc też nie ma szału, bo w przypadku takich większych legionów musimy skorzystać na przykład z minigana albo z wyrzutni rakiet, co w zależności. Zresztą w tej grze to jedna i ta sama broń. No i tym razem mu się udało by mnie trafić. Ogólnie w Overdose nie wiem, czy zagram, to jest druga część tej gry. Graficznie niby się nie różni, ale ma większe wymagania i strasznie się u mnie tnie, nawet na obniżonych detalach. Musiałbym mieć lepszy sprzęt do nagrywania tej gry. Dobra, to już chyba będzie ostatnia plansza. Ta misja jest krótka. Tutaj przeciwnicy dosłownie spadają z... O właśnie, spadają z nieba. Też nie wiem, czy wiecie o tym, ale niedawno wyszła właśnie odświeżona wersja Painkillera. Painkiller Hell and Damnation. Ale szczerze mówiąc,
nie przypada mi tak bardzo do gustu. Znaczy, ma wiele fajnych pomysłów, to jednak są ulepszone levele, ale zabrali bardzo fajną muzykę, która tutaj gra. I zabrali też masę przeciwników, podmieniając ich na innych. No i przede wszystkim grzebamy chyba około 13 leveli, tak? 13 leveli, które przechodzą się praktycznie same. Jedyne, co mi się w tej grze podobało, to tryb kooperacji. Tak, to jeszcze jest okej. Mimo wszystko, jeśli chcę zagrać w Painkillera, to wolę zagrać w starego, bo... tutaj... na pewno spędzicie przy nim dłuższy czas niż przy tamtym. Okej, już mamy metę. Karty nie odblokowałem, ale co tam? No i następną naszą misją będą katakumby, ale o tym w następnym odcinku.